Witam Państwa na moim kanale Zdób to sam, czyli jak nie zepsujesz, to się nauczysz. Dzisiaj parę porad technicznych odnośnie ekspresu do kawy De'Longhi Dynamic Plus. Co się tyczy samego ekspresu, to tam znajdziecie multum filmików, jak ten ekspres wygląda. Tak, jak wpiszecie De'Longhi Dynamic Plus, to tam macie filmików dość dużo. Ja się skupię na takich paru poradach technicznych, a mianowicie to jest tacka z ekspresu De'Longhi. I jak na taki ekspres fopa wykonania jest ta pokrywa metalowa, bo gdyby ją wykonali w tej technologii, jak jest płytka górna, gdzie jest taka podstawka do grzania i odstawienia szklanki, co ma takie przetłoczenia, to by było wszystko ładnie. Ale jeśli założymy w ten sposób tę tackę, tu jest was przód, tu wchodzi pojemnik z wodą. I ta część zawsze jest porysowana. Taki to jest materiał, że po prostu nie ma tu żadnych wypustków, nic. I cienka blacha i się rysuje. Jakie ja znalazłem rozwiązanie? Proszę bardzo. W sklepie, w poligrafii, w internecie, gdzie chcecie, kupujecie folię przeźroczystą i po prostu odtłuścicie, albo jak macie nową, tak, ja miałem nową, od razu sobie okleiłem. Jak możecie zauważyć, może ta kamera pokaże, w tym miejscu widzicie takie przetarcia. A to są przetarcia na folii. Mnie to nie przeszkadza. Taki arkusz folii, metr na metr, nie wiem, 10-15 zł. Po jakimś czasie sobie ściągniecie, wymienicie i zawsze macie to uszanowane. Jeśli komuś to nie przeszkadza, nie zwraca na to uwagi, to nie musi tego stosować. Ja mówię do, kto sobie sprzęty szanuje, chce, żeby ładnie wyglądały i służyły mu na długo, to sobie weźmie taką folię, zabezpieczy. No chyba, że już kupił, używał i się mu po prostu to już porysowało. Te otwory tutaj nie trzeba wycinać. Wyciąłem tylko nożykiem. Jeśli ktoś chce, to proszę bardzo. Tu generalnie tu się schlapla. Jeszcze taka mała uwaga odnośnie skroplin, bo ekspres przy włączaniu i wyłączaniu się czyści. Zawsze podkładam tutaj szklankę, żeby ta woda mi wleciała. Dodatkowo jeszcze idzie woda z obiegu, która tam idzie od środka i się skrapla do środka. I dlatego co ja zrobiłem? Tu włożyłem po prostu serwetkę, taki ręcznik papierowy. Dlaczego? Bo ta woda, która schodzi, ona ma zabarwienie kawy. I później macie to wszystko brązowe. Musielibyście za każdym razem to wszystko sobie myć. A tak bierzecie, wylewacie. W zależności jak tam używacie, jak chcecie, sobie to ściągniecie, wymienicie, dacie wszystko. Także generalnie to powoduje, że nie osadza się na tej tacy ten brud i ta woda po prostu troszkę wsiąknie w ten ręcznik i odparuje. Niczemu to nie przeszkadza. Jak już jesteśmy przy tej folii, tak samo ta część, tu się sypuje kawa. I wiadomo, jak to kawa z biegiem czasu, bo przedtem miałem De'Longhi Primadonna, robią się takie zabarwienia, takie plamy. Komu to nie przeszkadza? Niech tego nie stosuje. Ja też tu sobie wkleiłem folię. I z tej folii się nic nie dzieje. Strzepniecie, zmyjecie. Ta część to jest część napojemu na fusy o kawy. I też, jeśli wam ta kawa tam wpada, wiadomo, nie dość, że ona, jak nie wyczyścicie, to w biegiem czasie dostaje pleśń. Te kawałki osadzają się tam na tym. Musicie się dobrze tam wymyć to, wypłukać, bo same wypłukanie to wam nic nie da, bo dlatego sobie zastosowałem takie woreczki. Takie woreczki. Do tego mi lecą fusy od kawy. Wyciągam to. Wyrzucam.
i mam czyściutki pojemnik. Wygodnie, woreczki takie, mam akurat takie, chociaż takie są niebieskie, te pipko. Co trzeba zrobić? Lekko go, chyba że kupicie sobie i napasujecie jakiegoś innego typu. On nie musi być taki długi, mógł być połowę mniejszy, no ale jest taki, jest to dla piesków. Lekko go sobie rozciągnę górą. Dlaczego? Bo teraz go wkładam tu. Zakładam tak. Niektóre głupio na siedząco robi, no ale trudno. Dlaczego go rozciągam, żeby po prostu górą mi tutaj. Ta część tu jest mało istotna, bo wszystko wlatuje tu. I teraz jak mam tę taskę, zakładam, przytrzymię sobie to tu. Jak włożycie, to ona się już tu zablokuje. Jak ona mi tu zablokuje, to po prostu górą sobie przytrzymię. O, bo ona się tu już zablokuje. Ten woreczek się już tu zablokuje. Ja go włożę, tu przytrzymię, wtedy jak on mi już tu zablokuje, to go mogę sobie dociągnąć górą do tej krawędzi. Wkładam go, jak sami widzicie, wszystkie fusy mam w tym worku. Nie zdarzyło mi się tak, żeby gdzieś tam tego. Mało tego, jeszcze też jest napisane w instrukcji, że tutaj też wchodzą skropliny. Dlatego ja to mam wszystko w woreczku. Tym bardziej jak wchodzą skropliny, to mam prawo tą kawę rozpuścić. I wtedy się tutaj robi syf. Mówię, komu to nie przeszkadza, to nie musi tego stosować. Za jakiś czas pójdzie sobie kupi taki zestaw nowy. Tylko pytanie po co, nie? Jeśli można to wziąć i uszanować, tym bardziej jeśli, mówię, ktoś kupuje nowy ekspres, jeszcze ma tą tackę, ten blat metalowy nieużywany, nieporysowany, wtedy sobie oklei. Ściągnie za jakiś czas, a ja mówię, jak widzicie, tu są takie przetarcia na tej folii. Te przetarcia później macie na tej metalowej blasze. Jak komu to nie przeszkadza. Także tyle w dzisiejszych poradach technicznych odnośnie eksploatacji ekspresu do kawy DeLonghi Dynamic Plus. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na inne filmiki.